Fire. Poruczniku, przyjąłem. Jesteśmy na pozycjach. Świetnie. Nikt nie rusza, dopóki nie dam sygnału, jasne? Przyszpilimy go, jak tylko wystawi nos. Tak jest. Fakt, że patrol zauważył jego samochód. Po co tu przyszedł? A ja wiem. Ty jesteś profilujący. Myślałem, że czytasz w myślach. No właśnie. Zachowanie Ethana Marsa nie pasuje do profilu psychologicznego zabójcy. A ja wiem, że sąd wybierze twarde dowody, a nie twoje teorie. Pierdole, co ona tam robi? Jak Mars wyjdzie, to baba ma kłopoty. To jak chodzi? Zgarniamy ją. Nie, zostańcie. Cześć, czytajcie. Z tej strony Husiek, witam was w kolejnym odcinku Heavy Raina. No i... idziemy z historią... z historią dalej. Ale pupa. Dobra. A więc... może chodźmy tędy? Nie damy rady przejść. Policja! Otoczyli budynek, w którym jest Ethan! O, tam muszę wejść. Więc wejdźmy, zobaczmy, co tam się będzie działo. Chodź do środka. Może tu mieszka. I dobrze, lepiej, żeby nikogo nie było w pobliżu, kiedy Mars będzie wychodził. Ethan, co się stało? Policja, są na zewnątrz. Chyba przyszli po ciebie. Musimy znaleźć inne wyjście. Masz jakieś pomysły? Co on tam kombinuje? Czekajcie na mój sygnał. Czekajcie. Tu jest jakieś... okienko. O. What the fuck? Szukamy innego wyjścia. A jednak innego. No dobra, to myślę, że... Potędy. O. Coś tu mamy. Okej. Szybciej. Cyk. Dobra, czyli tu coś... Mamy okno, dobra. Dobra. Troszeczkę wysoko chyba, nie? Za wysoko. No i co teraz? Czekajcie, jakbyśmy sobie coś podłożyli pod nogi. Wróć. Dokładnie. Dobra. Ruszamy na mój znak. Ty nie, jeszcze nie. Nie ma mowy. Idę z wami. Dwójka przy drzwiach, zostań się na pozycjach. Ruszamy. Chodź o tym, chodź. Ja pierdzielę jeszcze tam. Ej, mogę cię ten? Nie mogę. Szybciej! Dobra. Aha, dobra, czyli mamy... on do nas podszedł. No szybciej! Migiem, bo nie zdążymy. Dobra. O fuck! Wow. No i co teraz? No R2. Z kobietą?
ta dziewczyna. Dobra. Wszyscy na dół, są w zaułku, za nimi. O cholera, jasno. Do metra, tak? Do metra. No w porządku, ale... Dobrze, w ogóle idę? Tak mi się wydaje. O cholera. Idź. Dobra. Szybciej. To zdążymy. Okej. Fu. O jasny gwint. A teraz? No to ma jakieś omamy. Ethan, co ci jest? Nie możemy tu zostać. Ethan, zaraz tu będą. Myślisz na dół. Dobra, spróbujmy przejść przez ten tłum. Na sam dół. Przejdziemy tędy, czy nie przejdziemy? Cholera jasna. Fucking bitch. Szybciej, bo... Fu. No. Gdzie teraz? Może jakiś pociąg, co? Przydałby się jakiś pociąg. Albo i nie. Szybko! Ethan, szybko do nas przyjedzie! O cholera! Ja nie wiem, czy to był dobry pomysł. A może i był dobry. Szybko! Bo tam czeka metro. Szybciej, bo go rozjedzie i będzie z niego pasztet. Ło! Dobra. Tam, do tych drzwi. No! Idź, kuźwa! Aha, dobra, sami sobie weszli. Fu! No powiem szczerze, że z fartem. A kurczę, i teraz będziemy Ethanem. Ethanem Marsem. Niecałą godzinę temu policja poinformowała o ustaleniu tożsamości mężczyzny zwanego zabójcą z origami. To Ethan Mars, ojciec porwanego Shauna Marsa. Ostrzegamy, że jest uzbrojony i bardzo niebezpieczny. Policja już prowadzi pościg. Mamy nadzieję, że wkrótce przekażemy dobre wieści o pojmaniu tego zwyrodnialca. Przyniosłam jedzenie. Nie wiem, co lubisz, więc jest trochę wszystkiego. Spróbuj. Pomoc. Albo śledztwo. Śledziłaś mnie. Tak. Chciałam wiedzieć. Pełno cię w wiadomościach, Ethan. Każdy glina w kraju ma nakaz aresztowania. Mówią, że jesteś zabójcą z origami. To prawda? Jesteś mordercą, Ethan? Szczerze. I?
No. Czasem tracę świadomość. Zupełnie nie wiem, co wtedy robię. Jakbym był zupełnie inną osobą. Jedyne, co pamiętam, to ciała. Ciała w wodzie. A czemu jesteś ranny, Ethan? Co robiłeś w tym mieszkaniu? Myślę, że jakaś część mnie sprawdza, jak bardzo kocham Shona. Chcę wiedzieć, czy kocham go aż tak, żeby go ratować. A to znaczy, że jakaś część mnie wie, gdzie jest Shon. Żeby się tego dowiedzieć, muszę przejść te próby. Czemu nie powiesz tego policji? Co niby powiedzieć? Że mam rozdwojenie osobowości i topię dzieci? Że porwałem syna? Nigdy mnie nie wypuszczą, a ja muszę ratować Shona. Nie mam wyjścia. Jestem jego jedyną szansą. Kiedy Shon będzie bezpieczny, oddam się w ręce policji, ale nie wcześniej. Nie wytrzymasz tego wszystkiego. Przecież to cię niszczy, Ethan. Liczy się tylko to, żebym odnalazł Shona. Musi być inny sposób. Nie rozumiesz, nie ma czasu. Shon zginie za kilka godzin. Nie ma innego wyjścia. Madison, proszę cię. Odejdź. Zapomnij o wszystkim. Nic więcej już nie możesz dla mnie zrobić. Jeśli chcesz mi pomóc, odejdź. Pozwól mi zrobić to samemu. A, coś mi się wydaje, że to nie będzie koniec, że jednak ona mu będzie nadal pomagać w jakiś tam sposób. Ale przekonam się o tym za chwilkę, albo za kilka odcinków. Możemy zobaczyć, co się dzieje na tym. Pusto, spokojnie. To co, może siędziemy znowu do naszego pudełka. Gdzie ty idziesz? Proszę, origami. Pudełko. Muszę otworzyć kolejną figurkę. Też tak myślę. Znajdę cię, Shon. Przysięgam, że cię znajdę. I czas. Nie mam czasu. Muszę znaleźć syna, zanim będzie za późno. Też tak myślę. Ile mam figurek? Aha, tak mi się przypomniało, póki jestem przy Ethanie. W poprzednim filmiku, odcinku. Czekaj, czy jest już... O cholera, jasna. W poprzednim odcinku nie wykonałem danego zadania, nie przeszedłem przez transformatory, dzięki czemu nie uzyskałem napisów na telefonie. I prosiliście, że mam powtórzyć tą misję. Ja stwierdziłem, że nie będę powtarzał nic, bo w tej grze da się coś tak skonstruować, że my ją tak czy siak możemy przejść na kilka sposobów. Więc nie będę tego przechodził tak samo jak, załóżmy, kilka innych osób na YouTubie, że to musi być wszystko dokładnie tak samo jak u nich. Nie. Także spokojnie. Ja nie myślę, że będę musiał jeszcze grać na pianinie. Bez jaj. Aaaa! Żebym ja musiał grać. No przestańcie już.
Wystarczy. Okej. Co nam tu przyniesie? Pańska wódka. Haha. Dzięki. Dzięki. Proszę wybaczyć, ale wygląda pan na zmartwionego. Trudności ze śledztwem? Blake twierdzi, że to Mars jest zabójcą. A pan nie? Sądziłem, że istnieją obciążające dowody. To prawda. Ale to nie ma żadnego sensu. Jego profil psychologiczny nie pasuje, profil geograficzny również. Nie wierzę, że ojciec mógł utopić ósemkę dzieci, a potem porwać własnego syna. Mars nie jest zabójcą z origami. Dam sobie głowę uciąć. Kto zatem? Cholera, nie mam bladego pojęcia. Może powinien pan przejrzeć zgromadzone dowody? Właśnie o tym samym pomyślałem. Tak mówisz? A i jeszcze jedno, proszę pana. Nie powinien pan przesadzać z wie pan czym. To niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Staram się to kontrolować, ale to niełatwe. Coraz trudniej mi to opanować. Jeśli nie będzie pan uważał, to to pana zabije. Byłoby to niefortunne, proszę pana. Zgadzam się. Czyli nie ma już wdychania nic w kichawę. Co my na Marsie jesteśmy? Trollololo. No dobra, to sprawdźmy jeszcze dowody, wskazówki i tak dalej. I po tym sprawdzeniu będziemy kończyć odcinek. No proszę, chyba mamy coś nowego. Nagranie wideo z parku z tego samego dnia, w którym zniknął Sean Mars. Wątpię, by coś tam było, ale nigdy nie wiadomo. O, dokładnie, jestem za. No dobra. Analizuj. Pokaż. Ślady opon Chevroleta pozostawiono o 16.02, gdy pojazd poruszał się w kierunku parku. Wracał o 16.37. To by się zgadzało z czasem zaginięcia Seana Marsa. Czy to może być samochód zabójcy? Chevrolet? Pamiętacie? Coś było z Chevroletem już. Ślady opon, też mamy, figurka. Orchidea. Szkoda, że nie widać twarzy kierowcy. Chevrolet. W porządku. Jakaś analiza geograficzna czy coś? Nie. Dobra. Akta. Mamy coś nowego w aktach? Ofiary. Albo... Zobaczmy, czy on dodali coś nowego. Zabójca jest biały, w wieku od 30 do 45 lat. Inteligentny, opanowany i stanowczy. Typ pedanta. Posiada samochód. Prawdopodobnie pracuje, ale ma swobodny czas pracy. Okej. Tym już wiemy w sumie. No i zbyt nic nie mamy takiego, żadnych tych wskazówki jeszcze ewentualnie, ale to wskazówek. Wskazówek to tylko mamy właśnie to nagranie i samochód. Opatrzę w lepszy.
Może teraz wystarczy jeszcze sprawdzić, kto jeździ Chevrolet. Czy mamy coś nowego? Nie, tu mamy. Ofiary. Zobaczmy jeszcze ofiary. Przybyło coś? Chyba nie. Dobra. Otoczenie. No to fakt. No przecież nie chciałem tego. Otoczenie. Ta. Jak z tego wyjść? A czekajcie, tutaj mam jeszcze jakieś myśli. Rejestracja powinna być w mojej bazie. Warto spróbować. W twojej bazie? Twarz? Cholerny farciarz. Jeszcze kilka sekund i zobaczyłbym jego twarz. Barman? Sir? Być może powinien pan ponownie przyjrzeć się posiadanym wskazówkom? Ponownie? Tym samym wskazówką? No dobra, zobaczmy. Mamy coś nowego? No nie bardzo. Tutaj figurki z origami. Szczerze, nic nowego. Orchidea. Też raczej nic nowego nie będzie. Nope. Szumac. Zostało mało czasu. Muszę szybko coś znaleźć, jeśli chcę uratować dzieciaka. Śledztwo. Wskazówka, cokolwiek. Na pewno coś mi umknęło. Sir, być może powinien pan ponownie przyjrzeć się posiadanym wskazówkom? Na pewno. Na razie nic mi to nie mówi. Analiza geograficzna też nam nic nie powie. Pewnie dlatego, chyba że dla innych jeszcze. Szefromet. Samochód został skradziony. Sprawdźmy. O kradzież podejrzewano Jacksona Neville'a, ale sprawę umorzono z braku dowodów. No proszę. Mamy coś jeszcze? Chyba nie. O, czekajcie, coś tam się pojawiło jeszcze. Dowody. Jackson Neville, pseudo-szajba, zamieszany w kradzieże i nielegalny handel samochodami, uznany za niebezpiecznego. To u niego zabójca mógł zdobyć samochód. Trop jest słaby, ale to wszystko, co mam w tej chwili. No niestety, no za wiele nam tu dalej nie mówi. Tylko dostawca samochodu, więc nie wiem, czy będzie nas w stanie doprowadzić do zabójcy. O! A i jeszcze jedno. Nie powinien pan przesadzać z wiewnętrznym. Nie, teraz tego nie weźmiemy. Nie. Kuźwa! Nie! Zaczyna się! Tripokoina. Fiolka leży na stoliku nocnym. Wystarczy mi tylko trochę, a ból zniknie.
Muszę wytrzymać. Nie. Świnie to mnie wykończy. Na pewno dam radę. Muszę się opanować. Wymyślę coś, aż mi przejdzie. No co? Trzymaj poziom. Idź się połóż. Dokładnie. Lygnij sobie. Leż. Nie. Nie będzie już dzisiaj tego. A może chcesz się napić? Nie możesz się napić. Możesz się napić. Pij. Od razu poczujesz się lepiej. Jeszcze. Nie żałuj sobie. Pi. Do dna. Ups. Ale może go oczyści. Co, może napijesz się jeszcze, co? Wow, coś tutaj wieje. O, czekaj. Umyj se pysk. Tak, chlap. No i może teraz będziesz jakiś żywszy? No, opanuj się. No, i co teraz? Chcesz gdzieś iść jeszcze? Czy coś zrobić? No ale tak w ubraniach? O. O, zjeżdża nam. No i co dalej będzie? No też jest jakiś dziwny. I dobra, chyba będziemy kończyć. Tak, będziemy kończyć. Także cóż, dzięki wam dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. W przyszłym odcinku zobaczymy się z naszym detektywem. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.